Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zapraszam na unboxing tej oto paczki. Jest to paczka od wydawnictwa poznańskiego i całej grupy wydawniczej. Otrzymałam ją w ramach współpracy, ponieważ od 14 do 20 listopada będą odbywały się domowe targi książki. To jest już chyba dosyć znana inicjatywa, wydaje mi się, ponieważ nie jest to pierwszy rok, kiedy właśnie te domowe targi książki w grupie wydawniczej księgarni, wydaje nam się, się odbywają. No i to, co w tym wydarzeniu będzie najważniejsze, to oczywiście książki. Wszystkie książki, które możecie znaleźć w księgarni, wydaje nam się, będą przecenione o 50%, także jest to naprawdę sporo. A oprócz tego będą się też odbywały różne wydarzenia z autorami, z osobami z książkowej blogosfery. Wiem na przykład, że będą spotkania z Karoliną Kombuk albo z Nikolą Doktor Book. Jeżeli chodzi o spotkania z autorami, to będą to na przykład takie pisarki jak Agata Przybyłek albo Agata Romaniuk, której książkę tutaj mam i za chwilkę Wam pokażę. Oczywiście nie tylko, bo z tego co wiem, to tych spotkań wydawnictwo planuje o wiele więcej. Oprócz tego oczywiście do zakupionych książek czy też e-booków, bo ta promocja obejmuje też e-booki, dokładane będą najróżniejsze prezenty, gadżety książkowe. Także naprawdę myślę, że jest to dobra okazja, żeby nadrobić jakieś tam zapasy, jeżeli chodzi właśnie o tę grupę wydawniczą. Ja bardzo lubię książki z tego wydawnictwa i jak pewnie wiecie, często one pojawiają się na moim kanale, choćby ostatnio Columbine, teraz też jestem w trakcie czytania książki Ten dziwny wiek, która również wyszła nakładem wydawnictwa poznańskiego. Także bardzo się cieszę, że mam okazję współpracować właśnie przy okazji tych targów z wydawnictwem. No i co? Zabieramy się za odpakowywanie tej paczki. Ja tutaj właśnie w ramach tej współpracy otrzymałam 10 książek. Wybierałam sobie je sama, więc wiem, co jest w środku, ale mimo wszystko nie mogę się doczekać, żeby to wszystko odpakować i pokazać Wam, co tutaj jest. Otwieramy paczkę, mam tutaj już nożyk przygotowany, także wszystko powinno pójść sprawnie. Tak prezentuje się ta paczka po odpakowaniu. Myślę, że dwie pierwsze książki, a szczególnie jedną z nich, tę żółto-pomarańczową, możecie bez problemu odgadnąć, więc zacznijmy też od niej. To jest książka autorki, która jest bardzo popularna, natomiast ja nigdy żadnej książki nie czytałam i jest to Roofwear Pod kluczem, ale słyszałam właśnie bardzo dobre opinie na temat tej książek, szczególnie właśnie na temat Pod kluczem i jest to chyba jedyna książka, którą zamówiłam sobie w tej paczce, bo właśnie akurat o tej książce słyszałam najlepsze opinie. Myślę, że będzie to fajny taki thriller na takie właśnie jesienne, zimowe wieczory i bardzo chciałabym tą książkę przeczytać już niebawem. Myślę, że to będzie taka wciągająca lektura, którą rzeczywiście będzie można szybko pochłonąć. Kolejna książka to debiutancka powieść zdobywczyni Nagrody Nobla, Toni Morrison, Najbardziej niebieskie oko. To jest autorka czarnoskóra i właśnie jako pierwsza czarna kobieta zdobyła Nagrodę Nobla i o tym też jest ta książka, to znaczy nie o zdobywaniu Nagrody Nobla, ale właśnie o byciu czarną dziewczynką, która tutaj bardzo, bardzo chciałaby być jak najbardziej podobna do swoich białych rówieśniczek i marzy o tym nawet nie tyle, żeby zmienić kolor skóry, co o tym, żeby mieć niebieskie oczy, tak jak właśnie jej koleżanki, bo wierzy, że kiedy te niebieskie oczy będzie miała, no to zyska taką akceptację i stanie się bardziej podobna właśnie do swoich rówieśniczek. Myślę, że będzie to bardzo przejmująca książka. Wiem, że ona się pojawiała gdzieś w tej naszej książkowej blogosferze, natomiast nie do końca śledziłam recenzję, więc nie wiem, jak ona była odebrana, ale jakby niezależnie od tego, jakie były recenzje, to jest to i tak coś, co ja bardzo chciałam przeczytać. Wydaje mi się, że to będzie bardzo interesująca lektura, ale jeżeli ją czytaliście i macie jakąś opinię, którą chcielibyście się podzielić, to zachęcam do zostawienia komentarzy właśnie na temat tej książki, zresztą w ogóle na temat wszystkich tych książek, które Wam tutaj za chwilkę pokażę. Kolejne dwie książki to kontynuacja serii, którą kiedyś zaczęłam i mam tutaj książki Wiktorii Schwab, Most dusz i Korytarz kości. Nie jestem pewna, która jest która, czy najpierw jest Most dusz, tak mi się wydaje, a ostatni Korytarz kości. Ja czytałam pierwszą część, czyli Miasto duchów. To jest taka książka z gatunku middle grade, czyli taka dla takiej bardzo młodej młodzieży, powiedzmy tam, nie wiem, 10-13 lat. Natomiast jest to książka, przy której naprawdę fajnie się bawiłam. To jest historia dziewczynki, już nie pamiętam w tym momencie, jak ona miała na imię, Cassidy. Cassidy, której rodzice są takimi naukowcami, którzy zajmują się badaniem jakby obecności duchów, obecności różnych nadprzyrodzonych stworzeń w naszym świecie. Natomiast są to takie badania ściśle paranaukowe, powiedzmy. Nie jest to podparte żadnymi nadprzyrodzonymi zdolnościami, ale właśnie takimi zdolnościami może pochwalić się główna bohaterka, czyli Cassidy, ponieważ jej najbliższy przyjaciel, Jacob, to jest właśnie duch. Natomiast jej rodzice zupełnie nie mają pojęcia o tym, że ona takie zdolności ma, ona to też przed nimi ukrywa. No i właśnie w związku z tym, że rodzice są znanymi paranaukowcami, nie wiem jak to ująć, to zostali zaproszeni do stworzenia takiego programu, który nazywa się Duchodzeniowcy bodajże i w związku z tym programem podróżują po całym świecie do takich bardzo znanych, nawiedzonych miejsc, czy to zamków, czy jakichś innych budynków i tam nagrywają ten program. No i właśnie Cassidy jako no, nastoletnia dziewczynka, tam chyba, nie wiem, 12-letnia, musi podróżować z nimi i właśnie towarzyszy jej w tym Jacob. Także mam nadzieję, że po prostu przyjemnie spędzę z tymi książkami czas. Nie jest to może jakiś mój wielki priorytet na teraz, ale cieszę się, że będę miała okazję poznać kolejne losy właśnie Cassidy i Jacob.
Jacoba. Kolejna książka to coś, co bardzo chciałam przeczytać i coś, co było bardzo, bardzo popularne i zbierało świetne opinie właśnie całkiem niedawno, bo wydaje mi się, że ta książka wyszła jakoś w czerwcu. Jest to, tak jak już możecie zobaczyć, Heartland. To jest taka książka z cyklu Coming of Age, czyli taka książka o dorastaniu, taka powieść inicjacyjna w pewnym sensie, która rozgrywa się w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. No i właśnie ma to być taka piękna, przejmująca powieść o dojrzewaniu, o problemach z tym związanych. Nie do końca znam szczegóły, natomiast słyszałam naprawdę mnóstwo takich opinii, że jest to przepiękna, bardzo wzruszająca powieść i wydaje mi się, że ona znajdzie się w co najmniej kilku topkach tego roku tutaj na BookTubie, także mam nadzieję, że już niebawem będę miała okazję i ja poznać tę historię i że również tak bardzo mi się spodoba. Kolejna książka to Zdobywca Bookera z 2020 roku. Mam tę książkę pobraną na Legimi i też od dawien dawna się za nią zabieram, a jest to Shaggy Bain. Myślę, że też nie przeczytam jej w najbliższym czasie, dlatego że to jest bardzo gruba książka, ale cieszę się, że mam ją na swojej półce, bo wydaje mi się, że kiedy już ją przeczytam, to będzie to taka książka, która zostanie ze mną na długo, o której będę chciała pamiętać, może niekoniecznie do niej wracać, albo do jakichś fragmentów być może, natomiast taka, która rzeczywiście wpłynie na to moje czytelnicze życie i narobi w nim trochę zamieszania. To też jest książka, co ciekawe, której akcja rozgrywa się w latach 80., tylko tym razem nie w Stanach, a w Szkocji, w Glasgow. Historia chłopca, który dorastał w dysfunkcyjnej rodzinie, gdzie ojciec odszedł od matki, a matka zaczęła popadać w alkoholizm. To też jest wszystko na tle rządów Margaret Thatcher, które były dosyć takie ciężkie, jak pewnie wiemy, choćby nawet z ostatnich sezonów The Crown, jeżeli oglądacie. Także bardzo, bardzo jestem tej książki ciekawa. No i to też jest coś, co zbiera szalenie dobre opinie, a poza tym właśnie ta nagroda Bookera, która tutaj na okładce widnieje. Myślę, że to też jest obietnica naprawdę fantastycznej lektury i właśnie takiej, która będzie warta zapamiętania i warta tego, żeby właśnie mieć ją na swojej półce. Kolejna książka to nowość, która również zbiera rewelacyjne opinie, jak w ogóle większość z tych książek, ale w ogóle też mam wrażenie, że cała ta grupa wydawnicza, gdzie jest wydawnictwo poznańskie, Czwarta Strona, Winidia, Zygzaki, że oni wydają naprawdę bardzo dobre książki, które zostają zazwyczaj bardzo dobrze przyjęte na rynku polskim. No i właśnie jedną z takich książek jest książka Dorosła. Ostatnio bardzo dużo o niej mówiła Alex z kanału Alex and the Books. Ona chyba zresztą jest patronką tej książki. Tak, zgadza się, jest patronką tej książki. I to właśnie chyba u niej najwięcej o tej książce słyszałam, ale też w ogóle zanim ona została wydana u nas w Polsce, pamiętam, że mówiła o niej Karol z kanału Combook. Także ona gdzieś tam się już przebijała tutaj do tego naszego polskiego BookTube'a od jakiegoś czasu. No i też wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo dobra książka. Mam nadzieję, że taka będzie. Książka, która porusza mnóstwo ważnych tematów i tutaj z tego, co widziałam właśnie u Alex, jest gdzieś taka notka o trigger warningach, o właśnie, ostrzeżenie o treści, wykorzystywanie seksualne, gwałt, napaść, wykorzystywanie nieletnich, grooming, porwanie, uzależnienie od opioidów. Także sporo jest tych trigger warningów tutaj, ale dzięki temu myślę, że to będzie książka też bardzo ważna, szczególnie dla młodzieży, bo to jest powieść młodzieżowa, tak, zresztą jest wydana właśnie w Winidia, a nie w poznańskim. Także to też świadczy o tym, że jest to książka dla młodzieży mimo wszystko, chociaż myślę, że to będzie jedna z tych bardziej dojrzałych i po prostu bardziej wartościowych książek młodzieżowych. Książka Agaty Romaniuk, o której wspomniałam na początku, to jest książka Z miłości to współczuję, czyli Opowieści z Omanu. To jest książka, którą ja czytałam już bardzo, bardzo dawno temu, w momencie, kiedy ona wychodziła w tym swoim pierwszym wydaniu, bo to jest jakieś chyba drugie wydanie, to nie jest chyba to pierwsze oryginalne, które wyszło. I ta książka bardzo mi się wtedy podobała. Ja w ogóle jak ją zobaczyłam, to mieszkałam wtedy w Dubaju, więc byłam bardzo blisko całej tej bliskowschodniej kultury i bardzo mnie to interesowało. Ale trochę do tej książki, przyznam szczerze, zniechęcał mnie tytuł. Dopiero pamiętam, że Ola z wtedy jeszcze kanału, teraz już niestety tylko z Bookstagrama, Book z Tobą, polecała tę książkę i dzięki temu się nią zainteresowałam, bo na początku chciałam ją odrzucić ze względu na tytuł, ale okazało się, że zrobiłabym ogromny błąd, bo jest to naprawdę świetna książka. Pamiętam, że tam wypisywałam sobie jakieś cytaty, wypisywałam, no bo czytałam ją na Legimi, więc nie miałam jak zaznaczać, o tym jak my negatywnie postrzegamy poligamię na przykład i wielożeństwo właśnie, które jest popularne na Bliskim Wschodzie, a jak czasami widzą to kobiety, które tego doświadczają i że dla nich to jest taka naturalna rzecz i dla nich wydaje im się dziwne to, że no my na przykład decydujemy się na związki monogamiczne, gdzie kobieta nie musi być, ale według, wiadomo, utartych schematów i stereotypów jest od wszystkiego. Natomiast tam jest tych kobiet więcej i jakby te wszystkie obowiązki się rozkładają. Brzmi to źle, jak o tym mówię i zdaję sobie z tego sprawę, że to jest takie bardzo patriarchalne. Natomiast jak przeczytacie tę książkę, to zrozumiecie, o co mi chodzi. A książka jest naprawdę bardzo dobra i bardzo fajnie pokazuje różne strony, i te dobre, i te złe, właśnie takiego stylu życia i to, że nie do końca musi to być takie straszne, jak my sobie to w Europie wyobrażamy, ale też oczywiście może takie być. Książka, której trochę się obawiam, bo jest to po pierwsze cegła, a po drugie słyszałam o niej mieszane opinie, to jest książka Miasto w chmurach Antonego Doera, to też jest nowość. To jest autor, który wydał taką książkę, która była bardzo popularna kilka lat temu, Światło, którego nie widać. Ja tę książkę mam na swojej półce, natomiast nigdy jej nie przeczytałam. W zasadzie nie wiem dlaczego, bo nie wydaje mi się, żeby tamta była taka jakaś bardzo ciężka w odbiorze, natomiast jakoś po prostu nigdy się za to nie zabrałam. Natomiast jeżeli chodzi o Miasto w chmurach, to słyszałam opinię, że jest lepsza od
światła, którego nie widać. Natomiast, że ma taki wysoki próg wejścia, chyba takie opinie słyszałam, już nie pamiętam u kogo, ale wiem, że ja spotkałam się z takim wyrażeniem i że jest dosyć po prostu ciężka do czytania do pewnego momentu, dopóki się w nią nie wkręci i trochę, przyznam szczerze, się tego boję. Natomiast sama książka mnie ciekawi, w ogóle sam autor mnie ciekawi, także mam nadzieję, że uda mi się tę książkę w jakimś tam najbliższym czasie przeczytać. Chociaż też nie jest to jedna z tych książek, które są gdzieś bardzo wysoko w moich priorytetach czytelniczych, no ale bardzo się cieszę, że mam ją na półce i w związku z tym będę miała okazję po nią sięgnąć, kiedy najdzie mnie ochota. I ostatnia książka, którą mam w tym pudle, to w pewnym sensie niespodzianka, ponieważ wybrałam sobie inną książkę tej autorki, natomiast dostałam informację, że jest ona w tym momencie niedostępna, więc poprosiłam o jakiś zamiennik właśnie też tej autorki, natomiast nie mówiłam konkretnie jaki tytuł, chciałam być tutaj zaskoczona. No i otrzymałam książkę 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie Elif Shafak. Ja na swojej półce posiadam Czarne Mleko, jeszcze nie czytałam, ale w ogóle o tej autorce słyszałam bardzo, bardzo dużo dobrych słów. Jest to autorka tureckiego pochodzenia, która w tym momencie jest już chyba no po prostu Amerykanką, ma amerykańskie obywatelstwo. No i właśnie tak nie do końca w samych superlatywach pisze o społeczeństwie tureckim i z tego co wiem jest dosyć problematyczna właśnie w Turcji. Natomiast podobno książki pisze bardzo dobre, także chętnie to sprawdzę. Nie wiem czy zaczynać od Czarnego Mleka, czy właśnie od tej książki. Jeżeli czytaliście, to koniecznie dajcie znać od której książki warto zacząć, ponieważ będzie to moje pierwsze spotkanie z Elif Shafak. A poza tym te książki są przecudnie wydane. I Czarne Mleko, i właśnie ta, i w ogóle wszystkie książki tej autorki, które wychodzą w poznańskim, no mają przepiękne oprawy graficzne i bardzo mi się one podobają. Także to też jest coś, co zdecydowanie cieszy oko również swoim wydaniem. No i to by było na tyle. Pudełko jest już puste. Jeszcze raz przypominam o tym, że od 14 do 20 listopada będą odbywać się domowe targi książki na stronie księgarni Wydaje Nam Się, gdzie będziecie mogli wziąć udział w różnych spotkaniach z autorami, z osobami tutaj z BookTube'a, ale także to, co najważniejsze i co chyba najbardziej wszystkich interesuje, będą też duże promocje na książki właśnie grupy wydawniczej wydawnictwa poznańskiego. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobał, bo też dawno nie było u mnie takiego zwykłego book haulu, bo ostatnio, tak jak wspominałam, mało książek kupuję, dlatego tutaj wydawnictwo poznańskie zasiliło moje półki i dzięki temu mogłam taki luźniejszy film nagrać. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Koniecznie dajcie znać, które z tych książek już czytaliście, które polecacie, które być może niekoniecznie. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Ode mnie na dzisiaj to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!